takie ładne. Szkoda malować. No ale trzeba będzie. Chociaż zobaczymy. A tak wyglądają zamontowane uchwyty, kotwy, czy jak to tam zwał, pod śruby, które wystają tam. Tam, o tam. Jak to wygląda? Czy dobrze będzie, to nie wiem. Się okaże. Tak to wygląda na razie. Moje klejenie. Nie wiem, czy to dobrze. Pewnie nie. Proszę się ze mnie nie śmiać. Na to jeszcze przyjdzie to. Tylko że muszę jutro kupić rolkę papy i to będzie tutaj tak. O. To będzie tak. I na to będzie papa. Tak. A to wygląda tak. Witam. Czas skończyć ten daszek może. Wczoraj padało, troszkę mi zalało. Szczelne to nie jest. Tak, dociąłem ten narożnik. Niestety flexem, bo nie mam nożyc. Ale może będzie, nie? I tutaj będzie papa później jakoś przyklejona, czy co, nie wiem. To trzeba będzie przybić, przykręcić, przykleić papę. I tak to będzie wyglądać. No i kawałek mamy. Tak to będzie wyglądać. Chyba nie jest źle, co? Po japońsku, jako tako. Teraz tutaj już to dorobiłem te narożniki. Jeden tu będzie, drugi tam będzie. I trzeba tutaj założyć. A u góry pokazuję, jak to będzie u góry wyglądać. A u góry tak to będzie wyglądać. To trochę zagnę do dołu i na to będzie papa dotąd. O, tak. Takie coś, tylko nie wiem, co ja tutaj zrobię. Jakoś może to zakleję. Nie wiem. Zobaczmy. No i jest skończone. Przykręcone. Nawet spoko to wygląda. Teraz u góry muszę pokręcić to.
idzie u góry teraz. Tutaj dziurki powierciłem i to muszę przykręcić tutaj, żeby to spadek w tę stronę był. O. Dookoła. Także kręcimy, później papa. Witam, dzień któryś tam z kolei. Dach nieskończony, bo mi papy zabrakło. Musiałem dokupić papę. Tu kawałki mam docięte już, tylko muszę poczekać, aż mi ta papa u góry wyschnie. Bo padało w nocy trochę. Ale padało i nic nie ciekło, także jest dobrze. Także jest dobrze. No i na koniec tak to wygląda. O, tutaj mamy kawałek tej błazerii. I to będzie tak. O. O. O, to będzie jakoś tak. Witam. Pokażę wam szybko, co uczyniłem dzisiaj. Za długo mnie tu nie było, ale coś tam zrobiłem. I tak to wygląda. Tak to będzie wyglądać. Chyba całkiem spoko. Trochę góry zrobiłem. Te wkręty trochę mnie denerwują. Ale co zrobić, tak musi być. Że tutaj jeszcze by skręcił to do kupy. Także tak to będzie wyglądać. No i tutaj upaskodziłem trochę, nie rozmierzyłem tego jak trzeba. To taki piczek mały. To taki szerszy dociąłem. Jakbym to podzielił, to by były dwa równe, albo podobne chociaż do siebie. A tak to wygląda. Kijowo, no ale będę wiedział jak następne robić. No i mamy to. Ta strona skończona, tylko wkręty podokręcać przy sznurku, żeby było w miarę prosto. No i teraz troszkę pokręcę tej strony jeszcze dzisiaj i z takich kawałków będę kręcił co drugą, jak mówiłem wcześniej. No nie, źle pomalowałem, nie z tej strony pomalowałem, to trzeba. Kurza dupa. I tu będzie jeden kawałeczek, drugi kawałeczek, trzeci kawałeczek i tak dalej, całe kawałeczki i tak dalej, i tak dalej. No i na dzisiaj koniec. Dzisiaj mamy tyle zrobione. Jak mówiłem, to z kawałeczków robione. O, tu jeden kawałeczek, tu drugi kawałeczek. Nawet tego nie widać. Się pomaluje jeszcze drugi raz, będzie. Pięknie. Test dachu. Płaskiego dachu. Oj. Trochę spadku jest, nie? W tą stronę spadek jest. Bardziej chyba. Dotarło tam. Czyli większy spadek jest w tę stronę.
Jak tam? Tam jest z tamtej strony wiaderko podstawione. O. Tu się ruły założy. O, i tu zaczęło lecieć. Ruły się założy i będzie, nie? Zobaczymy. Powinno być dobrze chyba. Dobra, to tyle. Nara. No i tak to idzie. No tak to wygląda z kawałeczków. O, z takich kawałków. Jeden pasek z kawałków, jeden cały, jeden z kawałków, jeden cały. I się wykorzysta tych kawałków trochę. Nie? Się pomaluje, to nie będzie widać czatu. Woda w ogóle nie będzie zacinać z tej strony. Nie powinna zacinać przynajmniej. Z tej strony nie pada. Z północy, to jest północna strona. Więc z tej strony nie powinno to nasiąkać. Także będzie dobrze. No i prawie mamy to. Tu kawałeczek jeszcze został, dociąłem, pomalowałem, musi trochę przeschnąć. I finito. Dokręcone. Trochę dzisiaj już porobiłem, nie nagrywałem wcześniej. Przykręciłem wszystkie wkręty. Podokręcałem te deski. No i troszkę obciąłem dookoła, bo takie mi się zdawało, to trzy szerokie te deseczki. Po 2 cm obciąłem i wystrozowałem takie coś. Też chyba trochę zgrabniej to będzie wyglądać. No i zrobiłem coś takiego. To będzie ładnie, nie? To jeszcze tutaj muszę wyrzeźbić na środku, żeby się zeszło jedno z drugim. Może i będzie ładnie. No i witam. Dzień kolejny. Okienko jeszcze nie zmontowane. Muszę pomalować tę ścianę. Tutaj ściana dokończona. Tutaj podbitka dokończona. I jeszcze tutaj w drzwiach coś takiego zrobiłem. No i drugie okienko docięte. Teraz jeszcze ten w środku, nie wiem jak to się nazywa, ten plusik zrobić. Obciąć dookoła po 2 cm. Drzwi też mam zrobione, zagruntowane, muszą wyschnąć trochę, bo odkręcałem tutaj te dechy. Tutaj są te deski. Trzeba będzie, o, tutaj nie dokręciłem tego, muszę dokręcić. I może dzisiaj zmontuję wszystko, co? Może mi się uda. Godzina jest 15 po trzeciej. Może się uda to zmontować. Zaczyna wyglądać, nie? Coraz lepiej. Jakby komuś się chciało, to może napisać. Czy to jest ładne, czy to jest nieładne. Mi tam się podoba. Taki kiosk trochę. Nie? Aby szyld na górze jakiś zamontować. I można handlować. Witam. Przykręciłem wkręty, pomalowałem,
tutaj podłożyłem papę pod spód. Wszędzie ładnie. A tutaj tak upieprzyłem kostkę. O, taśmę przykleiłem, pozaciekało mi dookoła. I dupa. I dupa. Dzisiaj zamocuję te okienka, bo już mam to malowane. Co to się tak szybko naładowało? 2 minuty się naładowało. Przykręcone, pomalowane. Teraz to wymocować wszystko. No i mamy plusiki. Tutaj wsadziłem jeszcze szybę. Jeszcze z drugiej strony musiałem zamocować. Jak? Chyba nie tak źle. Przymocowałem to na takie gwoździki małe z tej strony, tak pod kątem powbijałem. Jeszcze raz będę musiał to przemalować. Farby już mam tam mało co, ale się delikatnie jeszcze to przemarzę, może nie, zobaczę. Wziąłem jeszcze takich paseczków, żeby to z tyłu tutaj zrobić opaseczkę, czy coś w ten deseń, nie? Zobaczę, pójdę, przyniosę, dotnę i zobaczę, jak to będzie wyglądać. Kolejny dzień, któryś z kolei, nie wiem, który już, pogubiłem się. Obrabiam okienka, tak to wygląda. Silikony daję dookoła tutaj, przezroczysty silikon, żeby mi nie zaciekały, nie gniła ta listewka. Także daję silikon. Tutaj zrobiłem górę, jeszcze dół. Ale od tej strony trochę brzydko to wygląda, nie? Wyglądają te drzwi. Nie patrzcie, że to jest niebieska klepka, po prostu taka mi się wzięła. I po prostu teraz trzeba będzie obciąć tutaj na równo. Dookoła jakoś, nie? Poobcinać to. To jest po to, żeby tylko się trzymało na czas montażu. I tak drzwi będą wyglądać. O. No i tak to wygląda po frezowaniu. Ciemno, nie widać za bardzo tego. Ale wiadomo, o co chodzi. Tutaj delikatnie tylko zaokrąglony róg, tak tyci dookoła. I tutaj takie coś, no. Jak to się nazywa, to nie wiem. Jeszcze może zagruntuję to dookoła, nie? Powrócić się do góry kołami, zagruntować i tą stronę zagruntować i na dzisiaj koniec, bo już ciemno. No i mamy to, wyfrezowałem. Tego nie będę pokazywał, bo tak spaskudziłem tam, że aż wstyd pokazywać. Tutaj też trochę kijowo. Najładniej tu. Mimo, że tutaj jest takie coś, ale tutaj najładniej. Te wszystkie trzy odręcznie frezowałem. A tutaj kombinowałem różne cuda na kiju i ja tam normalnie. Wstyd. Wstyd? Nawet nie będę pokazywał. Dobra. Tak to wygląda. Zamocuję te kątowniki dopiero jak pomaluję wszystko. A teraz co? Trzeba się dać za zawiasy, abym tych zawiasów nie spaskudził, bo dopiero będzie karamba. No dobra, tak wyglądają pomalowane z tej strony. Tylko raz będą pomalowane, bo już farby mi nie starczy. Aby wystarczyło na drugą stronę jeszcze 2 razy, to będzie dobrze. Teraz co, idę tam pomalować zawiasy na biało, co wyfrezowałem i rynny mocować. No, idę. No i tak wyglądają drzwi pomalowane. Nie wiem, czy jakby te listewki były białe dookoła, by to nieładnie wyglądało, nie? Może i ładnie by było.
może i nie. Trudno, takie już muszą zostać. To wyfrezowane pod zawiasy. Tutaj dziurki pod kątowniki. Pod śrubki od kątowników. Tutaj wyfrezowane pod klamkę. Teraz muszę trochę przesnąć, jeszcze raz pomalować. Muszę dobrze wyschnąć, żeby paluchów później nie zostawiać, jak będę je mocował. No i tyle. Idę mocować drugą rynnę. No i mamy też drzwi trochę zmontowane już. Tutaj zmontowane te narożniczki. Jeszcze ja bym podokręcać dobrze. Zamontowana klamka, zamek. I jeszcze zawiasy zamocować. I mam nadzieję, że będzie pasować. Bo mam wątpliwości, że będzie dobrze. Mogą być parę milimetrów za szerokie. A jak będą za szerokie, to się zdenerwuję mocno. Dobra, montuję dalej. No i chwila prawdy. Tak to wygląda, jeszcze nie przykręcam na wszystkie, żebym nie musiał odkręcać znowu. Tak to wygląda. Kątowniczki. Trzeba. No i co? Trzeba założyć. Chwila prawdy, nie? Albo będzie dobrze, albo będzie niedobrze. Jak będzie niedobrze, to już dzisiaj tego nie robię. Dobra. I prawie. Montuję. Prawie. Tu jest troszkę mniejsza szczelina. Taka ze 3-4 mm. U góry jest z 5-6. Tutaj jest 2 mm, a tutaj jest 0 i obcieram delikatnie tutaj. Niby niedużo, no ale trzeba poprawić. Poza tym wszystko jest git. I tak myślę, albo przeheblować tutaj to kawałeczek, albo zdjąć drzwi, zdjąć zawiasy i zawiasy przefrezować głębiej i wciągnąć je trochę do środka. Ale wydaje mi się, że z tym heblowaniem będzie lepiej. Chyba przehebluję. Tak mi się wydaje. Nie wiem, muszę pomyśleć. Ale ładnie wygląda to. Dobra, muszę pomyśleć. No i mamy to. Na dzisiaj koniec. I w ogóle koniec chyba już. Wszystko zrobione. Jednak odkręciłem zawiasy i wyfrezowałem głębiej. I teraz jest ideolo. Tu przekręciłem taką listewkę. Może jeszcze tutaj powinna być. Ale może dam później, może nie dam. Może nie będę dawał, zobacz. Tutaj tak mało potrzebna jest, tylko u góry i tutaj, tu zawiasik, ten zawiasik na zamek już jest, blaszka
wygląda tak. Tylko to musi wyschnąć, bo to wszystko mokre. Przykręcić i by było. No i mamy to, koniec. Na zewnątrz koniec. Działa, działa, trochę ta klamka jest ruchawa. Może się kiedyś się poprawi, ale działa. Wszystko działa. Tutaj tak to wygląda.